Według przepisu Adama na smażone śledzie należy dodać 19 g jego ulubionej mieszanki mielonego pieprzu na każde cztery płaty śledziowe. Agnieszka dodaje 25 g tej samej mieszanki mielonego pieprzu na każde 6 płatów śledziowych. Zakładając, że wszystkie płaty śledziowe są tej samej wielkości, według czyjej receptury śledzie mają ostrzejszy smak. Zatrzymajcie teraz film i spróbujcie najpierw sami odpowiedzieć na to pytanie. No to po kolei. Według Adama stosunek ilości pieprzu do liczby płatów wynosi 19 gramów na każde cztery płaty śledziowe. A według Agnieszki ten sam stosunek wynosi 25 gramów na każde 6 płatów śledziowych i możemy zadać pytanie w taki sposób kto dodaje więcej gramów pieprzu na konkretną liczbę płatów śledziowych ale niestety w każdej z receptur podane są inne liczby płatów tu mamy 4 sztuki a tu 6 nie daje się tego bezpośrednio porównać możemy skonstruować tabelę w której zapiszemy różne na przykład, coraz większe liczby płatów śledziowych i przeliczymy, ile każda z receptur przewiduje gramów pieprzu dla danej liczby płatów śledziowych. I jeżeli w pewnym miejscu tabeli liczba płatów w obydwu przepisach będzie taka sama, to śledzie będą ostrzejsze, według tego przepisu, według którego będzie trzeba dodać więcej gramów pieprzu. Tutaj przepis Adama, a tutaj przepis Agnieszki. Ilość pieprzu w gramach, liczba płatów śledziowych. U Agnieszki tak samo, ilość pieprzu w gramach i liczba płatów śledziowych. Wiemy już, że gdyby Adam miał usmażyć dokładnie 4 płaty śledziowe, to użyłby 19 gramów pieprzu. Ale możemy podwoić liczbę porcji. Wtedy, gdyby miał usmażyć dwa razy więcej, czyli 8 płatów śledziowych, to użyłby 2 razy więcej, czyli 38 gramów pieprzu. Gdyby chciał smażyć oprócz tych 8 jeszcze te 4, czyli 12 płatów śledziowych, to możemy tak, że zamiast czterech smażymy 12, czyli 3 razy więcej. I wtedy pieprzu musimy użyć również 3 razy więcej, 19 razy 3. 10 razy 3 to 30, 9 razy 3 to 27, razem 30 i 27 to 57. Niech to na razie wystarczy. Wykonajmy podobne obliczenia w odniesieniu do receptury Agnieszki. Agnieszka do smażenia 6 płatów śledziowych używa 25 gramów pieprzu. Możemy podwoić liczbę śledzi. 2 razy 6 to 12. Tu też mamy 12 płatów, zobaczymy co z tego wyniknie. I jeżeli podwoimy liczbę śledzi, to musimy również podwoić ilość pieprzu. 2 razy 25 to 50 gramów. No i otrzymaliśmy liczby, które pozwolą nam na porównanie jednej i drugiej receptury. Jeśli Adam smaży 12 płatów śledziowych, to używa do tego 57 gramów pieprzu. Jeśli Agnieszka smaży dokładnie tyle samo płatów śledziowych, 12, to używa do tego tylko 50 gramów pieprzu. czyli do usmażenia 12 płatów śledziowych Adam użyje więcej pieprzu niż Agnieszka. W związku z tym jego śledzie będą miały bardziej pieprzowy smak, będą ostrzejsze. Według receptury Adama śledzie mają ostrzejszy smak.